przynajmniej na koniec wróciłeś po długiej kontuzji. Twój występ został odebrany bardzo dobrze przez kibiców, przez obserwatorów. Jak się czułeś przede wszystkim, jak się czujesz po tym powrocie? Fajnie, no na pewno długo na to czekałem, bo też udało mi się wrócić do grania i szybko znowu kolejna przerwa, więc gdzieś tego grania mi brakuje i tęsknię za tym, więc fajnie, że znowu wracam i mam nadzieję, że będę grał coraz więcej. No mówi się, że przed nami tak naprawdę trzy finały, trzy ostatnie kolejki takiej bardzo ważne. Motywacja w drużynie chyba jest na wysokim poziomie. No myślę, że już na najwyższym. Także dzisiaj walczymy o trzy punkty. To jest dla nas najważniejsze i na razie nie wybiegamy dalej w przyszłość. Widzicie się tylko dzisiejszy mecz. Trener na pewno uczulał Was na pewne rzeczy tutaj w grze pod Beskidzia. Co takie będzie najważniejsze z Waszej strony? No a co jest ich mocną stroną? Ich mocną stroną, myślę, że jak my zagramy na poziomie, to te ich mocne strony nie będą miały znaczenia, więc bardzo, żebyśmy skupili się na sobie i byli skoncentrowani i będzie dobrze. Czeka nas tak naprawdę inwazja na Bielsko, jeśli chodzi o naszych kibiców. To też chyba ważne, że do samego końca cały czas są z Wami i taką bardzo liczną grupą będą Was dzisiaj wspierać. Na pewno, no walczymy, mamy gdzieś wspólny cel, także dobrze czujemy się, jak jest ich jak najwięcej, także cieszymy się, że są, że będą w licznym gronie i na pewno nam pomogą. Tak właściwie to zapytam, jakie emocje Ci towarzyszą? Jesteś pierwszy raz w meczowym składzie. Trener docenił Twoją ciężką pracę na treningach i w drużynach młodzieżowych. Jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze. Wiadomo, emocje są duże. Pierwszy raz spotkanie z dużym stadionem, z kibicami i z całą tą piękną otoczką, można powiedzieć. Ale tak jak mówiłem, czuję się bardzo dobrze i zobaczymy, jak będzie w meczu. Czy dostanę szansę, czy nie, to się okaże. A w szatni, gdy wszedłeś pierwszy raz tak naprawdę do tej szatni takiej pierwszoligowej i pierwszej drużyny i do autobusu razem z starszymi kolegami, jak było, jak cię też przyjęli? Nie, przyjęli mnie bardzo dobrze. Naprawdę jestem mega zaskoczony dobrym odbiorem mojej osoby. Uważam, że w szatni panuje super atmosfera. Bardzo dopingują, gratulują sukcesów, także nic, tylko się cieszyć, że można mieć styczność z takimi kolegami i wszystko naprawdę jest bardzo dobrze. Kogo z tej pierwszej drużyny najchętniej podglądasz jako starszego kolegę, od kogo tak najwięcej chcesz czerpać? Mówiąc szczerze, patrzę po trochę na wszystkich. Każdy ma coś w sobie, co można naśladować i można z nich brać przykład w 100% uważam. Na pewno z tak największych idolów z drużyny, no to myślę, że jednak Kuba Łaszczykowski, jego zachowanie, jego sposób bycia, jego profesjonalizm jest na najwyższym poziomie. Kiedy dowiedziałeś się, że zostaniesz zgłoszony, no i że pojedziesz na mecz z drużyną? No dowiedziałem się tak naprawdę gdzieś w środku tygodnia, że jest taka szansa. W czwartek, piątek dowiedziałem się, że zostanę zgłoszony. No i powołania i kadra meczowa była po meczu piątkowym, znaczy po treningu piątkowym, dlatego ostatecznie dowiedziałem się w piątek, że pojadę. Super, 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 super
Rzecz. Tworzymy naprawdę świetną grupę. Świetną grupę. Mamy dobrych piłkarzy. Wykonaliśmy 32 kroki. 32 kroki. Ale dalej idziemy. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Dalej idziemy. Jak skończymy i dojdziemy tam, gdzie chcemy.